Siemano, wracam do Was po krótkiej przerwie. Myślę, że dzisiaj będzie ciekawy filmik, bo zauważyłem, że sporo osób ma z tym problem nadal. A to nie jest żadna filozofia. A mianowicie chodzi o komponowanie posiłków na diecie. Zaczynamy. Żeby zacząć komponować posiłki, no pierwsze musimy znać nasze zapotrzebowanie. Możemy użyć jakiegokolwiek kalkulatora, żeby wyliczyć nasze zapotrzebowanie. I tak wszystkie kalkulatory nie są dokładne i żaden nie poda nam dokładnie, jakie mamy zapotrzebowanie, więc to jest tylko jakieś bazowe, wyjściowe, może nam dać jakieś wyjściowe dane, od których możemy zacząć. No możemy użyć nawet najprostszego wzoru. Dla mężczyzn to będzie 24 kalorie na każdy kilogram masy ciała i pomnożyć to razy odpowiedni współczynnik aktywności od 1,1 do 1,5, gdzie 1,5 to jest naprawdę ciężka praca fizyczna i kilka treningów w ciągu tygodnia. U kobiet mnożymy ten wynik dodatkowo razy 0,9 i mamy jakieś bazowe zapotrzebowanie kaloryczne, od którego możemy wyjść. Ale samo zapotrzebowanie kaloryczne no niewiele nam da na początek. Jeszcze musimy jakoś rozłożyć te makroskładniki. I to, co każdemu bym polecił na sam początek, to 30% kalorii z białka, 30% kalorii z tłuszczu i 40% kalorii z węglowodanów. Na sam początek myślę, że tak jest najprościej zacząć sobie układanie posiłków, diety. Z czasem, jak już wejdziecie w rytm, no to możecie sobie dostosować pod siebie bardziej te makroskładniki. Ale taki rozkład myślę, że jest na początek najlepszy. I na każde 1000 kalorii, jeśli sobie komponujemy posiłek, powinno przypadać wtedy około 75 g białka, 33 g tłuszczu i 100 g węglowodanów. Czy ilość posiłków i pora zjadania posiłków ma znaczenie? Nie. Najważniejsze są dla sylwetki kalorie i to się nie zmieni, jaką byście dietę nie stosowali. I tak zawsze najważniejsze są kalorie. I na drugim miejscu rozkład makroskładników. Jak sobie skomponować dobry, pełnowartościowy posiłek? Oczywiście nie mam tutaj na myśli pełnowartościowy z uwzględnieniem rozłożenia wszystkich witamin i minerałów, no bo takimi rzeczami to się jakbyśmy się mieli zajmować, no chyba byśmy ogłupieli, abyśmy mieli liczyć wszystkie witaminy, wszystkie minerały, wszystkie mikroelementy. My się skupimy na makroskładnikach. Jeśli osoba jest zdrowa i naprawdę nie potrzebuje interwencji dietetyka i lekarza, nie powinna sobie głowy w ogóle zajmować takimi rzeczami. No bo dla komfortu psychicznego, powiem tak. To od czego zacząć to komponowanie posiłku? Ja zawsze zaczynam od źródła białka, czyli jakieś mięso, twaróg, ryba, mogą być strączki, jeśli ktoś jest wegetarianinem. No cokolwiek, jakieś źródło białka, po prostu odżywka białkowa nawet może być. Od tego zawsze wychodzę, od źródła białka. Następnie porcja, no tak jak wspominałem w którymś filmiku, porcja no to jest około wielkość naszej pięści, porcja warzyw lub owoców. Oczywiście porcji może być więcej, nie musi być jedna w tym posiłku, ale dobrze by było, żeby przynajmniej jedna porcja w każdym posiłku tej części błonnikowej się znajdowała. Warzywa średnio mają około 3 g błonnika na 100 g, a owoce około 2-1,5 g. Są niektóre warzywa nawet, które mają do 5 g, no ale średnio się przyjmuje, że mają 3. I łatwo sobie wyliczyć, że... Aha. Zapomniałem Wam powiedzieć przed chwilką, że jak mamy ten rozkład makroskładników na 1000 kalorii, to tam powinno się znajdować na każde 1000 kalorii od 10 do 15 g błonnika. Gdy już mamy załatwioną sprawę białka i części błonnikowej, możemy przejść do tłuszczy.
No zależy jakiego użyliśmy mięsa czy źródła białka, no to ta ilość tłuszczu będzie różna. Wtedy dodajemy sobie resztę, na przykład z oliwy, z oliwek, czy smalcu, z czego byście tam nie dodali. No, raczej bym dodał z oliwy, z oliwek, lub ze źródła jakiegoś innego roślinnego, ale raczej, żeby nie smażyć na oleju, raczej olej bym podawał na surowo, w formie jakiejś polewy do sałatki. Możemy użyć oleju kokosowego do smażenia, świetny, ma wysoką temperaturę palenia i jest bezpieczny do smażenia przede wszystkim. Tak jak oliwa z oliwek i smalec, masło, chociaż masło raczej klarowane niż zwykłe. Dobra, mamy załatwione sprawę tłuszczy, więc w zależności od tego, ile zostało nam kalorii, dobijamy sobie resztę z jakiejś części węglowodanowej. No, może mogą to być ziemniaki, kasza, ryż, chleb, cokolwiek. Mogą być to płatki owsiane. Tak, żeby po prostu te proporcje plus minus do 10% nawet mogą się różnić, oczywiście, ale plus minus, żeby się zgadzały z tym, co przed chwilą powiedziałem, czyli 75 gram białka, 33 gram tłuszczu, 100 gram węglowodanów i około 10 do 15 gram błonnika na każde 1000 kalorii w diecie. Teraz przejdziemy do kuchni i pokażę Wam, jak ja sobie komponuję posiłki i jakiej używam aplikacji. No, ja używam akurat Fitatu. Mi pasuje ta aplikacja, ale jakiej nie użyjecie, to będzie dobrze po prostu. Wszystkie te aplikacje opierają się na tym samym. Więc ja Wam pokażę akurat na przykładzie tej aplikacji. Zapraszam do kuchni. Dobra, zaczynamy liczenie kalorii i komponowanie posiłku. Pokażę Wam to na podstawie burgerów. Mam tutaj 0,5 kg chudego mięsa mielonego z szynki wieprzowej. To jest porcja na 2 dni, na 2 posiłki. Więc w aplikacji wpisujemy 250 gram. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej, 250 gram. Dobra, sprawa białka załatwiona. Następnie przechodzimy do części warzywnej, błonnikowej, zwał jak zwał. Czy warto wliczać warzywa? No to zależy. Jeśli zjemy ich naprawdę sporo, no to może dojść tych kalorii nawet do 200, podejrzewam, w posiłku. Więc no, wtedy warto by się zastanowić, czy nie wliczać tych warzyw. No ja na potrzeby filmiku wliczę Wam te warzywka. Pół pomidora. Pomidor waży jakieś 160 gram. Czyli wpiszemy 80. Papryka cała waży około 200 gram. Ja zużyję jakąś 1/3, więc wpisuję, no niech będzie 70 i mamy całe 30 kalorii z warzyw. Cebuli nie wliczam, bo zużyję też połówkę, to będzie jakieś 5 kalorii. Sałaty, no 3-4 liście maksymalnie, też nie wliczam. Ogórka zużyję 1/3, też nie warto tego wliczać. Marginalne wartości, o których nie warto myśleć nawet. Jak widzimy, mamy sporo za mało tłuszczu, więc ja mam oliwę z oliwek, dodam ją do mięsa. Wpisujemy oliwa z oliwek, damy 15 gram i no ok, mamy 28 gram tłuszczu. No i na koniec część węglowodanowa, zwykłe bułki, kajzerki. Zazwyczaj używam do burgerów jakichś bułek z dynią, z ziarnami, ale dzisiaj mam akurat kajzerki. Jedna waży jakieś 55 gram. Ja każdą bułkę wpisuję jako bułkę grahamkę, więc nie będę teraz robił inaczej. Mamy 3 bułki grahamki, 165 gram. No i jak widzimy, wyszło nam 926 kalorii, 60 gram, 67 gram białka, 30, prawie 1 gram tłuszczu i 102 gramy węglowodanów.
No, w tych widełkach, o których mówiłem, mieścimy się, tym bardziej, że nie mamy 1000 kalorii nawet, więc tutaj powinno być według tych proporcji około 70 gram białka, 31 właśnie gram tłuszczu, no i jakieś 90 gram węglowodanów. No, ale tak jak mówię, w tych widełkach się mieścimy i te wahania do 10% w makroskładnikach mogą być, nie warto się tym przejmować w ogóle. Tak to nie ma wpływu, bo w skali tygodnia tak wyjdziemy na zero i będziemy średnio w granicach tego rozkładu makroskładników, który mamy przyjęty. Dobra, czy warto wliczać sobie przyprawy? No raczej nie warto, chyba że dajemy jakieś 40 gram, no tutaj mam całe opakowanie ma 20, ja sypnę może z 5, no i wyjdzie mi jakieś 10 kalorii z tego na 2 dni. Podkreślam, czyli 5 kalorii, no nie warto nawet. Czosnek granulowany, no też nie warto wliczać, to w ogóle ja nigdy przypraw nie wliczam, no chyba że faktycznie używam jakiegoś fiksu czy czegoś takiego, no to wtedy faktycznie wliczam te przyprawy. Ale nie bawię się w liczenie, bo nie na wszystkich przyprawach czy sosach są podane makroskładniki, po prostu jak waży na przykład 40 gram i nie ma podanych makroskładników, wliczam to jako 40 gram skrobi ziemniaczanej i na pewno jestem bardzo blisko tych wartości kalorycznych tego sosu czy czegokolwiek użyjecie, jakiej przyprawy. Naprawdę nie warto sobie tym głowy zawracać. No to teraz Wam pokażę, jak przygotować te burgery. Wiadomo, warzywka, no to pokroicie je jak chcecie i podacie jak chcecie. Najważniejsze jest mięsko. No to do mięska dodamy. Musicie się zaopatrzyć oczywiście w wagę kuchenną. Wypadałoby. Skoro mamy tu 0,5 kg mięsa, to dodaję 30 gram oliwy z oliwek. Sypiemy przyprawy. No, tak jak mówiłem, 5 gram. Przyprawa do mięsa mielonego. Dodam tu jeszcze czosnek. Trochę soli do tego. Możecie dodać papryczkę chili. Ale ja sobie potem ją dam na świeżo, po usmażeniu już na warzywka. No dobra, ja wymieszam to mięsko, usmażę te burgery, oczywiście smażę na suchej patelni, bez tłuszczu, no bo tu tego tłuszczu jest sporo już. Z mięsa plus oliwa z oliwek, więc nie potrzeba. Smażymy na małym ogniu, żeby się nie przypalało to mięso. Myślę, że z 5 minut na każdą stronę wyjdzie mi z tego 6 burgerów. No, jeden będzie około 80 gram. Możecie sobie zważyć, łatwiej Wam będzie zrobić te burgery. Potem przekroję buły, nadzieję, powsadzam warzywka i gotowe. Więc zapraszam za chwilkę. Burgery gotowe. Tak jak widzicie, nawet chyba się nie piekły 10 minut. Nawet nie smażyły się 10 minut. Są super soczyste w środku. Sałatka, ogórek, papryczka, mięsko, pomidorek, buła. No więc tak przedstawia się sprawa z komponowaniem posiłków na diecie. Jak sami widzieliście, jest to banalnie proste. Jak i cała dieta jest banalnie prosta, bo tak naprawdę liczą się tylko kalorie. Nie ma żadnych magicznych trików. Jeśli jesz mniej niż potrzebujesz, to chudniesz. Jeśli jesz więcej, tyjesz. Ot i cała filozofia. Nie ma magicznych diet zgodnych z grupą krwi. Nie ma magicznych diet, w których gdy wyeliminujemy jakiś pokarm, schudniemy. Pokarmy nie tuczą, tuczą kalorie. Tylko i wyłącznie. Myślę, że ten filmik będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, prośba o łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i jeśli chcecie więcej takich materiałów, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach
i do następnego razu. Cześć!